przegraliście oficerze z Anwilem dość wysoko, bo blisko 20 punktów. Przez ponad 3 kwarty się trzymaliście. Co się stało w końcówce, że Anwil wam odjechał? Ciężko powiedzieć, generalnie zagraliśmy bardzo słaby mecz, ale jak pani trzymaliśmy się gdzieś do początku czwartej kwarty bodajże. Ciężko powiedzieć, Anwil chyba 17-0 zrobił ram wtedy. Nie trafialiśmy z łatwych pozycji, głupie straty. Anwil to wykorzystał, napędził w kontratach, trafili dwie chyba trzy trójki ważne, odjechali nam się rejsy. Właśnie chyba brak skuteczności u was, bo Harris próbował skutecznie nie to co zwykle, ta skuteczność, pewnie to. No generalnie zawiodła skuteczność dzisiaj. Tak jak mówiłem, zagraliśmy słabsze zawody dzisiaj, ale graliśmy dobrze w obronie, w miarę trzymaliśmy się. Mówiłem, czy te trzy kwarty, czy trzy półnale, ale zabrakło w końcu co jest skuteczności. Czy Andrzej was czymś szczególnym zaskoczył, czy grał swoje, wiedzieliście, że tak to będzie wyglądać, no ale po prostu nie wyszło? Nie, generalnie byliśmy przygotowani na jej grę, jeszcze tam wideo, wszystko. Generalnie nie zaskoczyli na niczym specjalnym, po prostu lepiej egzekwowali swoje zagrywki, lepiej egzekwowali swój atak. Byliśmy do szczęścia. W tym momencie zamieniacie się miejscami w tabeli, to byliście na czwartym, teraz Andrzej was wyskoczy, to Kwita nadal będzie tak wysoko się utrzymywać w tabeli? Mam nadzieję, walczymy o playoffy, o tą pierwszą piątkę bodajże, co awansuje, co dochodzi Asseco. Taki nasz cel jest, wejść do play-off.